Proszę Państwa, dzisiaj napotkałem dosyć nietypowy problem, a mianowicie po wypiciu pewnej ilości zupy chmielowej przypomniały mi się stare, dobre, niezapomniane czasy chińskich podrób Nintendo Entertainment System, a mianowicie konsol Pegasus. W związku z czym ściągnąłem program emulacyjny dobrze pamiętaną przeze mnie wersję 1200 gier w jednym kartridżu, wbudowaną od razu w system. Konkretnie zależało mi na jednym jakże grywalnym tytule. No i cóż, w tym momencie pojawia się jeden bardzo niemiły problem, a mianowicie klawiatura i kontrolery używane w arkadowych grach. No zobaczmy. Szukam, klikam. I po prostu zupełnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Tak dalej być nie mogło. Aby zaradzić temu problemowi, nabyłem kolejną dawkę zupy chmielowej, a także urządzenie, które uratuje mój dzisiejszy wieczór. Śmieszna cena. Przystępuję do rozpakowywania tego cuda. Dobra, przebiłem się przez opakowanie. Jest tutaj coś takiego jak gdyby instrukcja obsługi wielkości paczki papierosów. Aha, jasne. Konwerter z PS2 na USB. Zaraz spróbuję to podłączyć. Dobra, przebiłem się przez montaż. Joypad podpięty. Moje spotniałe łapki już dotykają wspaniale gumowaną nawierzchnię. Nie wyślizgnie się choćby nie wiem co. Joypad skonfigurowany. I test. Działa. Bardzo ciężko to jedną ręką. W każdym bądź razie, jak widać, działa. Zaraz się nieźle zabawię. To tyle, na razie. Ja cię kręcę. mogę. O kurde, trochę jak w Dead Space. Nie, Saro, nie mogę zrobić ci naleśników. Wiem, że jesteś głodna, ale jestem tylko głupim robotem z przyszłości. Zostaw deskę surfingową, Johnny, ratuj życie! No niestety z wiadomych względów nie będę mógł jednocześnie grać na padzie i nagrywać. No jeszcze tych dwóch zakon... Wypierdolaj pan z tą harmoszką! Coś perfekcyjnego. Life Force. Nie mam słów. Haha! Ha, ha, ha! Nie no, nie mogę, nie wytrzymam. O! O, grzybki są dobre. Patrzcie, co można robić po grzybku. A! O! A! Gram lewą ręką, to jest po prostu nieprzypuszczalne. No, jakiś dwóch fraglesów nadchodzi. Spróbuję ich splaszczyć. Ach. O Jezu. Ach.